No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj witam się, jak widzicie, z łazienki, ponieważ stwierdziłam, że połączę przyjemne z pożytecznym. Bardzo często pytacie mnie, czy pokażę Wam, jakie kosmetyki mam w łazience i stwierdziłam właśnie, że dzisiaj nagram taki film i przy okazji zrobię porządki w szafie, porządki w kosmetykach, bo słuchajcie, ostatnio robiłam wiosenne porządki, ale do szafy w łazience jeszcze nie doszłam, a jest tam niezły bałagan. Jestem zła na siebie, ponieważ przez cały czas utrzymywałam tam porządek, a przed wakacjami, jak to zawsze u mnie bywa, wiecie, wyszukiwałam tam kosmetyki, zastanawiałam się, co wezmę ze sobą i zrobiłam tam niezły bałagan. Także muszę to wszystko od nowa posprzątać, też posortuję kosmetyki, zobaczę, które wyrzucę, które oddam, które zatrzymam, także sporo pracy dzisiaj przede mną, mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas. Kochane, zanim zaczniemy, czas na komentarze od Was. W ostatnim filmie prosiłam Was, żebyście odpowiedziały mi na pytanie, czy uważacie, że dbanie o siebie w związku jest ważne, czy też nie? Czyli takie, wiecie, dbanie o siebie nawet w domu. Odsyłam Was serdecznie do właśnie poprzedniego filmu. I tutaj moja widzka Foxy1704 napisała: hej kochana, ja już kiedyś Ci pisałam na ten temat i zdania nie zmieniłam. Mam dwójkę dzieci, męża. Dziwią mnie pytania, czy mi się chce tak codziennie i po co to robię. Uwielbiam makijaż i wcale nie musi on być mocny. Słucham muzyki, piję kawkę, mam wtedy mój czas. Potem układam włosy, raz bardziej w nieładzie, raz na elegancko, a przecież nawet kitkę czy koka można zrobić w taki sposób. Tak samo lubię luźny styl jak elegancki, ale to nie znaczy, że będę chodzić po domu jak wyplamiony żul. Trzeba chcieć i to lubić, więc rozumiem też kobiety, którym się nie chce, nie potrafią lub które po prostu nie mają jak wygospodarować czasu. Jednak myślę, że dbanie o siebie ogólnie nie wymaga wielkich umiejętności. Inspirują mnie babki takie jak ty. Życzę dużo zdrówka i cierpliwości. Kobietki, bądźmy dla siebie życzliwe. Kolejna widzka to Marlena Helfer. Mojego męża poznałam 20 lat temu, mamy 17 lat, stażu małżeńskiego, prowadzę dom, zajmuję się trójką dzieci i opiekuję się moją kochaną mamą. A mimo wszystko lubię ładnie wyglądać dla mojego męża, jak i dla siebie samej. Nigdy nie pozwoliłam sobie na tak zwane rozciągnięte dresy czy bałagan na głowie. I chociaż dni bywają różne, mając trójkę dzieci, to zawsze staram się znaleźć dla siebie czas na małe domowe spa. A komplementy usłyszane od męża są gwarancją na to, że to, co robię, ma sens. Do dbania o wygląd zewnętrzny trzeba też dołączyć piękno wewnętrzne. Wzajemny szacunek, miłość oraz bezgraniczna pomoc owocuje trwałością związku. I tutaj jeszcze jeden komentarz od Moniki Orzeł. Jestem kobietą. Nie dla męża, nie dla koleżanek, tylko dla siebie samej. Robię makijaż. Czuję się dobrze, gdy patrzy na mnie z lustra kobieta zadbana. Zdarza się też detoks od kosmetyków, ale wtedy robię sobie domowe spa i dbam o swoją cerę. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Jesteście świetne. Trzymajmy się razem, kobitki. A teraz przechodzę w końcu do porządków kosmetycznych. Dzisiaj grzeszę, ale myślę, że Red Bull mi się przyda. Bez cukru. Zawsze jakiś plus. Okej, tutaj na tej półeczce mam kosmetyki, których używam codziennie. Tutaj raczej nie będę miała dużo do sortowania. Tutaj jest wszystko w miarę ułożone. Zobaczcie, mam tutaj nowe kosmetyki Pumkang Jewel, to znaczy ten krem już wcześniej używałam, bardzo lubię, jest fajnie nawilżający, natomiast ostatnio zakupiłam sobie jeszcze tonik i serum i powiem Wam, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, ponieważ od 5 dni używam tych kosmetyków i na noc, i na dzień i moja skóra jest bardzo przesuszona. Nie wiem, o co chodzi, ponieważ to są kosmetyki niby nawilżające, a jednak moja skóra, no, nie ma się zbyt dobrze, także będę musiała coś zmienić i chyba od dzisiaj będę na noc nakładała ten egipski krem, ponieważ on jest bardzo nawilżający. Użyłam go kilka razy i naprawdę byłam zadowolona, buzia była taka miękka, sprężysta, naprawdę mocno nawilżona, także czas właśnie sięgnąć z powrotem po ten krem. Tutaj też mam moje kosmetyki The Ordinary. Krem nawilżający. Obecnie go nie używam, ale też jest fajny. Tutaj jest to serum kofeinowe pod oczy. Bardzo lubię to serum. Nie wiem, jak mam to wymówić, słuchajcie. To też jest pod oczy, przeciwzmarszczkowe. Świetne. Zawsze, kiedy go użyję, to naprawdę okolice pod oczami są mega wygładzone. Także polecam. Na to jeszcze trzeba nałożyć krem. Tutaj serum niacinamid i cynk, jak widzicie, porządnie zużyte serum, bardzo dobre, póki co nie mam potrzeby, żeby go używać, ponieważ moja skóra ma się dobrze, jeżeli chodzi o wypryski, jest teraz, jak już mówiłam, lekko przesuszona, także cynku na razie nie używam. I tutaj mój peeling kwasowy, który obecnie też stoi nieużywany, ponieważ robię sobie obecnie zabiegi światłem fotonowym i nie chcę po prostu przesadzać.
Niżej jest moja maseczka do ust na noc Laneige. Ją teraz wezmę i położę sobie po prostu na szafce nocnej. Wiecie co, użyłam kilka razy, ale ona jakoś szczególnie nie nawilża moich ust. Jestem troszeczkę rozczarowana, ponieważ i wy pisałyście mi naprawdę bardzo pozytywne opinie, jeżeli chodzi o tą maskę. I też w internecie czytałam naprawdę dużo, dużo pozytywnych recenzji. Także no szkoda. Nie wiem, czemu u mnie to się nie sprawdza. Tutaj mam żel pod oczy Flosslake ze świetlikiem, bardzo lubię. Tutaj mam końcówkę kremu, a to już wywalę. Już tutaj nic nie ma. Widzicie, La Roche-Posay, krem pod oczy nie był fajny, nie polecam. Tutaj też mam moje kropelki brązujące Clarence. Bardzo fajnie, jeżeli chcecie sobie tak delikatnie opalić skórę twarzy. Foreo UFO, świetne, polecam. I tutaj też mam ten taki delikatny, tonujący krem Origins. Teraz tego nie wyciągnę. O, proszę bardzo. Tutaj jest resztka toniku Primavera, to jest taki tonik z olejkami, bardzo dobry. Tutaj mam jeszcze taką mgiełkę nawilżającą La Roche, Filtr 50 do twarzy przeznaczona, matująca mgiełka, polecam Wam. I tutaj jeszcze woda termalna. Na dole mam tutaj jeszcze mgiełki zapachowe i olejek do ciała. I na samej górze mam piankę do mycia twarzy, obecnie mam taką naturalną cytrynową piankę, ona jest z cytryną i melisą. Kupiłam ją w Kauflandzie. Tutaj moja szczoteczka Foreo, którą uwielbiam, tam jest tonik The Ordinary, który średnio polecam. I jeszcze pokażę Wam szybko, co mam tutaj. Koktajl nawilżający na komik, którego używam jako maskę. Tutaj końcówka Effect Lard Duo 30 i Effect Lard Duo normalny. Nie polecam. To jest końcówka, jeszcze nie wyrzuciłam, ale nie wiem, czy będę to używała. Bardzo fajny peeling do twarzy, maseczka peeling Wianek. Tutaj jeszcze samoopalacz do twarzy naturalny Lavera, maseczka do twarzy Taupe, peeling enzymatyczny Taupe, który bardzo lubię, mleczko do zmywania makijażu Wianek i tutaj nawilżający tonik Wianek, który również polecam. Dobra, ale teraz przejdźmy w końcu do szafki wstydu. No. Jak widzicie, zrobił się tutaj troszeczkę bałagan. Także teraz to wszystko posortuję. Jaki jest, słuchajcie, plan? Plan wstępny był taki, że tutaj na górze są rzeczy do włosów, szampony, jak również mydła i żele pod prysznic, które czekają na swoją kolej. Także zaraz będę musiała tutaj ogarnąć, zobaczyć, co wyrzucę, co zostawię. Tutaj też widzę, że są maseczki do włosów, które powinny być tutaj, ponieważ tutaj mam takie produkty nawilżające do włosów. Maski, olejki, też muszę zrobić przegląd. Tutaj są rzeczy do twarzy. Zabłądziły tutaj, jak widzicie, jakieś próbki perfum, jak również tutaj masełka do ciała. To też nie jest ich miejsce. I tutaj niżej są rzeczy do ciała, które albo czekają na swoją kolej, albo mają przerwę. Na razie ich nie używam, także też zaraz tutaj zrobię przegląd. Ale zanim posortuję tam rzeczy, to muszę przejrzeć tutaj moją torbę wstydu. Tutaj jest pełno próbek z kalendarzy adwentowych. Będę musiała to teraz posortować, zobaczyć, co sobie zostawię, co oddam rodzinie, znajomym, co może wyrzucę. Nie wiem, zobaczymy, także teraz zabieram się za to w pierwszej kolejności. Okej, posortowałam te rzeczy, niektóre zatrzymam, niektóre oddam, a niektóre kilka tylko sztuk wyrzucę, ponieważ były już przeterminowane i teraz zajmuję się szafą. Znalazłam aż 3 puste opakowania, które idą do wywalenia. Znalazłam pusty kartonik nawet, także wstyd, moi drodzy. Tutaj szampon na raz. Wyciągnęłam go, żeby dzisiaj użyć. Ten szampon oddam mojej teściowej, ponieważ ja już nie używam fioletowych szamponów. Swoją drogą on był świetny, bardzo polecam. I to jest szampon mojej teściowej. Moja teściowa niestety kilka tygodni temu złamała rękę. Ja przejęłam opiekę nad jej włosami, myłam jej głowę i zostawiła u mnie szampon, także będę musiała go jej oddać. I jak widzicie, górna półka wygląda już dużo lepiej. Mój ulubiony szampon to Plantur Alliance Facis Dr. Wolf. Serdecznie go Wam polecam. Tutaj mam przeróżne szampony, które muszę zużyć. Te, które są zaczęte, wystawiłam tutaj z przodu, żeby szybko je zużyć. Z tyłu mam jeszcze całkiem nowe, które czekają właśnie na swoją kolej. Tutaj mam jeszcze żelek pod prysznic, mydełko, także myślę, że wygląda to dużo lepiej.
Okej, tutaj też odbyły się małe porządki. Aktualnie używam tej maseczki Kerastase i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Będę chciała wypróbować jeszcze szampon. Maseczka Gul, również bardzo fajna. Jeżeli chodzi o tą bananową, to średnia. Pachnie przepięknie, dlatego ją zostawiam, ale jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, no to nie za bardzo. Raczej nie zauważam tutaj nawilżenia. Ta maseczka truskawkowa The Body Shop, również świetna. Tutaj znowu Plantur Iron Swantis, taka różowa maseczka, bardzo fajna. Tutaj jeszcze mam tą dużą maskę do włosów farbowanych Kalos, jest średnia, ale jakoś ją zużyję, zostawiłam ją. Tutaj taki spray nabłuszczający, prezent, który dostałam od mojej fryzjerki. Tutaj mam olejki, czekajcie, pokażę Wam to. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój ulubiony olejek, to jest to zdecydowanie Garnier olejek kokosowy. Przywiozłam go z wakacji, bardzo go lubię, już kiedyś go miałam i bardzo lubię też ten olejek. Udo Walz Sweet Coconut. Okej, dziewczyny, rzeczy do twarzy już ogarnęłam, zaraz pokażę Wam, czego się pozbyłam. Tutaj zrobiłam jeszcze miejsce na maski, które przywędrują z innej szafki, zaraz Wam to pokażę. Jeżeli chodzi o produkty, które tutaj trzymam, to są to różne rzeczy z Glossy Box, na przykład jakieś serum, tutaj mam jeszcze retinol z The Ordinary. Czeka sobie zapas. Maska, która była bardzo droga, arbuzowa, nie sprawdza się w ogóle, szkoda mi jej wyrzucić. Zostawiłam ją, póki co. Tutaj jeszcze pomadka. Wkładam sobie próbki z kalendarzy, które teraz posortowałam i postanowiłam, że sobie zostawię. Tutaj jeszcze mam maseczkę z Bianca, jak tam się skończy, to będę używała tej. Także tak to wygląda. Pozbyłam się tych rzeczy. La Roche-Posay, może ktoś będzie to chciał, zostawię sobie w takiej torbie i po kwarantannie zapytam się moich znajomych, czy ktoś potrzebuje. Też podzielę się tymi ampułkami Babor, ponieważ mam trzy opakowania takie. One były w gazecie, także jednym mogę się podzielić. Tutaj puste opakowanie, wywalam. I tutaj, kochani, kolejna półka. Tutaj mam rzeczy, jak już mówiłam, do ciała, kremy do rąk, do stóp. Tutaj mam bardzo fajny taki przyspieszacz opalania. Może to nie jest zdrowe, ale kupiłam. Wypatrzyłam go na Instagramie i kupiłam. Pięknie pachnie w ogóle. Często pytacie o samoopalacz. Ja bardzo chętnie używam tego St. Moritz. Tutaj mam jeszcze rękawice do tego. Tutaj moje ulubione rajtuzy w sprayu Sally Hansen. Olejek, który bardzo lubię, Alverde. Antycelulitowy. Tutaj jeszcze mam antycelulitowe produkty Eveline. Tutaj mam jeszcze peeling, masełko do stóp z Rossmana. Mój ulubiony peeling od Fit Loversów. Coconut Caramel. Pachnie po prostu cudownie. Te dwa kosmetyki postawię sobie na wannie, ponieważ tego olejku używam codziennie z Rossmana, bardzo go Wam polecam, a tego chcę używać codziennie. To jest ulubiony balsam do ciała mojego męża, Nivea Sova, to też postawię na wannie. Dwóch samoopalaczy muszę się pozbyć, są przeterminowane, Banana Bot i Lavera Naturalna. Na początku bardzo lubiłam te kosmetyki, ale wiecie co, zaczęły śmierdzieć, także nie używam, wolę ten St. Moritz. I tutaj, dziewczyny, kolejna szuflada wstydu, gdzie zrobił się bałagan. Tutaj mam balsamy do ust, muszę to przejrzeć, ponieważ na pewno jest tutaj pełno przeterminowanych produktów. Tutaj są maseczki, też to będę musiała przejrzeć i te maseczki właśnie chcę włożyć do szafy. Zmieniłam zdanie, dziewczyny, stwierdziłam, że jednak chcę, żeby te maseczki tutaj zostały, jest mi po prostu tak wygodniej, a tam do szafy, gdzie było miejsce, włożyłam moje chusteczki do zmywania makijażu, ponieważ mam dosyć sporo w zapasie. Jeżeli chodzi o moje maski, to bardzo, bardzo lubię ostatnio te z Rossmana. Nie wiem, czy one są w polskich Rossmanach, dajcie, dziewczyny, znać. Antistres. I te przeciwko wypryskom również są świetne, bardzo dobrze oczyszczają, także Wam polecam. Tutaj też mam ampułki z firmy Shebens, którą również bardzo lubię do znalezienia w Rossmanie. Tutaj Beauty, ampułki zwężające pory z witaminą C. Tutaj też mam różne maseczki Origins. Tą dostałam ostatnio w Glossy Boxie, to jest taka maseczka, nawet będę musiała wypróbować. Tutaj jakieś zaczęte, także jest tego dosyć sporo. Tutaj też maseczka z Glossy Boxa. Maski Foreo mam tutaj. Tutaj ampułki. Pielęgnacja ust. Jeżeli chodzi o usta, to ja mam troszeczkę bzika i często kupuję produkty. Paru się pozbyłam, zaraz Wam pokażę, których. Tutaj mam peeling do ust, który znalazłam w Glossy Boxie, bardzo dobry. Maska przeciwzmarszczkowa Nakomi, również świetna. I tutaj odpakowałam dopiero teraz mój masażer z kamienia. Zobaczymy, przetestuję go dzisiaj wieczorem. Macie, dziewczyny, używacie, dajcie znać, jak to się u Was sprawdza. No, także tak to wygląda. I tutaj musiałam pozbyć się kilku masek, które były już wysuszone albo przeterminowane i te balsamy do ust również zmieniły nieco konsystencję, także wywalam.
Kochani, ja wreszcie wyszłam z łazienki. Bardzo się cieszę, że ogarnęłam w końcu te kosmetyki. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zmotywowałam do porządków w łazience. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się taki filmik. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie kciuka w górę. To będzie dla mnie znak, żeby częściej właśnie tego typu filmy nagrywać. Na przykład porządki w toaletce, porządki w szafie itd. Jeżeli chcesz być ze mną na bieżąco, to subskrybuj mój kanał. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!